Dzień dobry. W piątkowym odcinku na poboczu przede wszystkim fantastyczne nowe Ferrari 499P, a także nadchodząca nowa Toyota CHR. Czy znów będzie hitem sprzedaży? Zaczynamy! Citroen ogłosił, że dodaje do oferty C5 Aircross nową opcję układu napędowego plug-in o nazwie 180 EAT 8. Zastępuje nią wariant spalinowy PureTech 180 i łączy silnik 1.6 z silnikiem elektrycznym. Łącznie zestaw generuje 182 konie i 360 Nm momentu obrotowego. Silnik elektryczny może samodzielnie wytwarzać 110 koni. Oznacza to, że jest w stanie rozpędzić samochód do 135 km na godzinę, a dzięki akumulatorowi o pojemności 12,4 kWh to godzin auto przejeżdża w trybie elektrycznym do 58 km. Sam akumulator można naładować w zaledwie godzinę 45 minut na ładowarce o mocy prawie 7,5 kW. Citroen sugeruje, że jeśli właściciele mogą ładować samochód w domu lub w biurze, to cała podróż z punktu A do B może zostać odbyta w trybie elektrycznym. W międzyczasie istniejący hybrydowy układ napędowy 225 EAT 8 plug-in został ulepszony i oferuje teraz większy zasięg dzięki nowej generacji baterii. Te mają pojemność 14,2 kWh, a rezultatem jest 15% wzrost zasięgu. Oznacza to, że Citroen C5X ma teraz 63 km zasięgu, a C5 Aircross z tym napędem może przejechać 64 km. Dane dotyczące mocy pozostają niezmienione w przypadku układu napędowego, który również łączy silnik 1.6 z silnikiem elektrycznym i sumarycznie generuje 228 koni. A teraz przechodzimy do Hyundai Santa Fe, który prawdopodobnie będzie wyglądać inaczej niż wszystko do tej pory zaprezentowane przez koreańską markę. No, przynajmniej przez ostatnie 17 lat. Zakamuflowany pojazd został przyłapany na drogach publicznych w Niemczech i wygląda na znacznie bardziej pudełkowaty niż obecny model. Wiele szczegółów stylistycznych jest ukrytych pod grubą warstwą kamuflażu, jednak to, co od razu można stwierdzić patrząc na ten samochód, to jego pudełkowata bryła, która bardziej przywodzi na myśl Land Rovera Defendera niż Santa Fe. Boczne połacie karoserii, dach, maska i tylna klapa wydają się być całkowicie płaskie. Auto ma mieć dużą ilość przeszkleń i być może ewoluuje do roli współczesnej interpretacji Hyundai'a Galopera. Patrząc z profilu, nie sposób nie zauważyć wyżej zadartych słupków, a które bardziej kojarzą się z modelami w stylu wspomnianego Defendera czy G-klasy niż z wszelkiej maści SUV-ami. Z przodu pod kamuflażem można dojrzeć nowe elementy oświetleniowe sugerujące, że reflektory LED z sygnaturą w kształcie litery T znikną. Wnętrze ma prezentować się luksusowo. Znajdziemy tam połacie skórzanej tapicerki oraz wszelkiej maści udogodnienia pasujące do flagowego SUV-a. Nowy Hyundai Santa Fe odejdzie od platformy N3Y6 i przejdzie na płytę podłogową N3, stosowaną w tym momencie w Sorento. To sprawi, że bez wątpienia wnętrze urośnie jeszcze bardziej. Mniej jasnym jest, co dokładniej znajdzie się pod maską nowego samochodu. Raczej nie powinniśmy spodziewać się wariantu elektrycznego, a mnogości układów mild hybrid oraz plug-in hybrid. Hyundai zaprezentuje nowego Santa Fe w 2023 roku. W sieci pojawiły się wizualizacje, które pokazują możliwy wygląd nowego samochodu. Co o nim sądzicie? Czy jest jakakolwiek szansa, że rzeczywiście koreański producent aż w tak znacznym stopniu odejdzie od obecnych trendów? Należący do chińskiego giganta motoryzacyjnego Geely, Zekr, zaprezentował właśnie drugi model przeznaczony na tamtejszy rynek. Oto minivan Zekr 009 z imponującymi specyfikacjami, uderzającą stylistyką oraz komfortową 6-osobową kabiną. Z zewnątrz zaprezentowano go w sierpniu bieżącego roku i dlatego część z Was może kojarzyć, że już o nim wspominałem. Został zaprojektowany w Szwecji pod kierunkiem byłego projektanta Audi. Wyróżniające go cechy to duża poświetlana atrapa chłodnicy, smukłe światła do jazdy dziennej i tylne światła LED ciągnące się przez całą szerokość. Minivan osadzony jest na 20-calowych aluminiowych kołach i ma duże przesuwne drzwi. Auto mierzy na długość 5,2 m, wysokość 1,8 m, przy rozstawie osi wynoszącym 3,2 m. Zekr jest także bardzo ciężki, z masą własną wynoszącą 2830 kg. W kabinie znalazło się 6 pojedynczych siedzeń rozmieszczonych w trzech rzędach. Oprócz dużego ekranu dotykowego, systemu multimedialnego i cyfrowego zestawu wskaźników, dostępny jest także opcjonalny ponad 15-calowy składany ekran na podsuficce dla pasażerów z tyłu. Na liście wyposażenia znajdują się skórzana tapicerka, składane stoliki, system komunikacji wewnętrznej z mikrofonami w drugim i trzecim rzędzie, panoramiczny szyberdach, dotykowe elementy sterujące zintegrowane z drzwiami przesuwnymi oraz świetny system audio. Dostępne jest także opcjonalne zawieszenie pneumatyczne z technologią tłumienia drgań i funkcją samopoziomowania.
Nowy Zekr 009 zbudowany jest na platformie podłogowej SEA, która stanowi także podstawę dla modelu Zekr 001 oraz Lotusa Eletr. Do napędu służą tu dwa silniki elektryczne, dające napęd na wszystkie koła i wytwarzające sumarycznie 544 konie. Auto robi setkę w 4,5 sekundy i jest obecnie najszybszym produkowanym minivanem na świecie. Do zasilania zastosowana została tu bateria litowo-niklowo-manganowo-kobaltowa o pojemności 140 kWh, pozwalająca na przejechanie na jednym ładowaniu 822 km. To imponujące wartości, które z pewnością zmieniłyby się na niekorzyść po badaniu przez europejskie WLTP. Jesteśmy tu dziś także po to, by porozmawiać o odświeżonej Alfie Romeo Giulia oraz Stelvio. Samochody te zostały zmodernizowane w połowie cyklu sprzedażowego, by nadgonić konkurencję i nadal stanowić istotny kąsek na rynku. Faktem jest jednak, że włoski producent nie przyłożył się zbytnio do tego liftingu. Z jednej strony można powiedzieć, że tak piękne auto jak Giulia czy Stelvio nie potrzebują wielkich zmian, gdyż są wciąż doskonałe, ale rynek oczekiwałby prawdopodobnie chociaż zmienionych reflektorów, które upodobniłyby się do tych w Alfie Romeo Tonale. Zamiast tego wprowadzono również zmiany w punktach świetlnych, ale zupełnie subtelne. Teraz prezentują się bardziej nowocześnie dzięki przyciemnionym wnętrzom kloszy lamp, a przeprojektowana atrapa chłodnicy Tribolo otrzymała bardziej nowoczesny wygląd inspirowany klasycznymi Alfami z lat 80. XX wieku. We wnętrzu pojawił się ponad 12-calowy zestaw wskaźników wprost z nowego SUV-a marki, a tryb Heritage wygląda jak zestaw instrumentów z Giulii z lat 60. Odświeżone Alfie Romeo trafią do sprzedaży w lutym przyszłego roku. Podstawowe modele Super można ulepszyć dodając pakiet Sprint, który dorzuca sportowe detale. Producent dodał również nową tapicerkę Competizione, która jest dostępna wyłącznie z nowym matowym szarym lakierem, czerwonymi zaciskami hamulcowymi, adaptacyjnymi amortyzatorami, deskę rozdzielczą pokrytą skórą oraz 21-calowymi aluminiowymi felgami w przypadku Stelvio. To, co jest szczególnie niepokojące w tym liftingu, to to, że usunięto chyba najbardziej sensowną wersję Giulii oraz Stelvio, czyli Quadrifoglio. W świecie, w którym producenci często rezygnują z normalnych wersji swoich samochodów spalinowych, ale istnienie tych sportowych przedłużają, koncern Stellantis robi coś zupełnie odwrotnego i wycina wariant budzący emocje od samego początku. W tej chwili to modele Competizione są określane jako te topowe. Potwierdzonymi silnikami w gamie są nowy turbo diesel o mocy 160 koni z napędem na tylne koła oraz 210-konny diesel i 280-konna 2-litrowa turbodoładowana benzyna z napędem na wszystkie koła. Co sądzicie o takim ruchu Alfie Romeo i na temat stylistyki odświeżonych modeli? Jesteście team większe zmiany, czy team takie zmiany są w porządku? Kategoria hipersamochodów to odpowiedź na coraz mniejsze zainteresowanie klasą LMP1. Po rezygnacji z rywalizacji Audi i Porsche pozostała tam jeszcze Toyota. Koszta takiego przedsięwzięcia były zbyt duże i nawet wielkie koncerny motoryzacyjne miały z tym problem, dlatego wprowadzenie nowej klasy samochodów może zwiększyć rywalizację. Tymczasem LMH i LMDH pozwoliło na stworzenie doskonałych pojazdów przy mniejszych kosztach, a idealnymi przykładami są tu Toyota GR Super Sports, Scuderia Cameron Glickenhaus SCG 007 LMH, Peugeot 9X8 LMH oraz dzisiejsze Ferrari 499P. To ostatnie powraca po raz pierwszy od 50 lat do wyścigów w Le Mans i ma wystartować w przyszłym roku. Projektanci Ferrari zastosowali z przodu cienkie i nowoczesne reflektory LED oraz wyraźną dokładkę z włókna węglowego. Nad przednimi kołami znalazły się duże otwory, boczne połacie karoserii są gładkie i proste, co stanowi dramatyczny kontrast z obecnym modelem Ferrari F1. Z tyłu można zauważyć wielką płetwę i wysokie skrzydło. Włoski producent opracował podwozie dla modelu, biorąc pod uwagę, że będzie on konkurować w klasie LMH. Model 499P napędzany jest przez 3-litrowy silnik V6 z podwójnym turbodoładowaniem, który ma taką samą konstrukcję jak ten w 296 GT3. Został jednak gruntownie przerobiony, dzięki czemu jest lżejszy i może działać jako element konstrukcji nośnej samochodu. Układ napędowy wyposażono także w 900-woltowy akumulator zasilający silnik elektryczny, napędzający przednie koła. Samochód posiada system odzyskiwania energii ładujący akumulator podczas zwalniania i hamowania. Ferrari 499P generuje łącznie 680 koni. Samochód ma uzyskać homologację przed końcem roku. Toyota CHR jest już na rynku od dobrych kilku lat. Samochód wszedł do sprzedaży w 2016 roku i od tamtej pory cieszył się niesłabnącym zainteresowaniem. Mało tego, notował doskonałe wyniki sprzedaży w Europie. Rychło zbliża się zakończenie cyklu życia tej generacji i zastąpienie jej następną, która prawdopodobnie będzie mocno przykuwać wzrok swoją stylistyką. Głównie dlatego, że zaadoptuje dużą część wpływów stylistycznych z elektrycznej Toyoty BZ4X. Choć na drogach nie przyłapano jeszcze żadnego zakamuflowanego egzemplarza, to w sieci pojawiły się szkice patentowe, pokazujące dość wyraźnie, czego można się spodziewać.
A czego można? Zdecydowanie nowoczesnej bryły, pociętej masą przetłoczeń i dziwnych kształtów. Podobne czarne panele, podobna bryła auta do elektryka. Z przodu znajdzie się całkiem normalna atrapa chłodnicy, jak w spalinowych samochodach. Z tyłu zaś linia świetlna LED. Do napędu prawdopodobnie zastosowana zostanie tu hybryda plug-in, wprost z Priusa plug-in oraz RAV4. Co sądzicie o takim wyglądzie nowego samochodu? Będzie hitem na poziomie porównywalnym z dotychczasową generacją? Dzisiaj to już koniec odcinka. Widzimy się następnym razem. Subskrybujcie kanał, by być na bieżąco z nowościami motoryzacyjnymi. I do zobaczenia w poniedziałek w nowym teście najnowszego BMW X1.